Dlatego raka umierają. No niestety, żyją życiem takim, wiesz jakim? Baranim. Bo tak, u nas nie ma 105-latki, jak w Ameryce. To jest bardzo niebezpieczne. Białystok. Ja powiem, bo powiem ci, na czym ten zapis polega. No. Grozi kryzys finansowy. I wtedy nie będzie wypłacać jednego. I co? I co to komu da, że ktoś raka ma, no, czy nie ma? Jak potem przyjdzie taki czas, że nie będzie w ogóle żadnych rent. Tego go obchodzi? I w dużym mieście, z czego będziesz żył, jak nie będziesz miał żywności? Tego go obchodzi? No. Trzeba będzie się ewakuować na piechotę do Litki. Dlatego, że ona tam jeszcze ma kartofla, a tutaj nic nie będzie. No. Trzeba będzie szybko opuścić ten dom. No wiesz, ludzie nawet i kartoflami nie pogardzą. Jak będzie głód? Jak będzie głód. Bo nie będzie już wiesz, wymiany pieniężnej, bo USA padnie razem z nią, z tą krainą. A jak trupy jedli? Padną wszystkie inne waluty powiązane z tym. SS-manka nie dawała, trupy jedli. A widzisz, kobieta. Ponieważ mamy zdrajców, którzy nie są przygotowani na upadek dolara w Polsce, no to niestety skutki będą tragiczne. No. Tak. Powinien być już sztab antykryzysowy w Polsce na upadek dolara. No niestety. A zdrajców mamy to nie jednego. No właśnie, to jest ta cała solidarność. No. Bandziorem, tym lejbakonem i tak dalej. No. Żyda wzięli jako robotnika niby. Lejbakonem. No. On był symbolem tego koszmaru diabolicznego. Tak. Lejbo mój, lejbo. Ty jesteś szatanem. Tak. Ty się narodził w Gdańsku, pierdolniku. Szatan to ci dał duże różne opcje, tak żeby ci się pokręciło w mózgownicy. Szatan jest tak inteligentnym profesorem, który ma ponad 6 tysięcy lat działalności, doświadczenia, proszę ciebie. Szatan to jest szatan, wiesz. On wszystko potrafi. No, jak to się mówi. Szatan, devil the great. Satana. Straszne jest nasilenie tego satanizmu właśnie teraz, bo i wojna, i kryzys walutowy, wszystkie jakieś 7 plak egipskich. No tak. A no właśnie. 7 plak egipskich. A żebyś wiedział. No. Także żaby nawet były, proszę ciebie, u faraona. Spały z faraonem. Miały seks. Żaby. Czyli zwierzęta. I w końcu on się zrobił tym baranem takim, ten faraon, bo on powiedział, że cóż to jest, któż to jest dla niego Jehowa? Nie znam żadnego Jehowy, żeby mu być posłusznym. Bo tam Mojżesz powiedział, wypuść mój lud z Egiptu. No i ten, ileż to było dramatów na stadionie. No to przecież wiesz, te barany, to one nie przyszły katolickie, bo one tylko jak ten papież był na stadionie dziesięciolecia, to one za papieżem to nawet na drzewa powskakiwały te barany katolickie tutaj, na Pradze Południe. Bo mówili, że ten stadion był taki niski, bo nie miał jeszcze tego, wiesz, zadaszenia i z drzew było coś widać. A teraz co zobaczysz z drzewa? Nic nie zobaczysz. No. Także proszę Państwa, jest taka sytuacja, że no szok. A byłeś gdzieś dzisiaj? Nie. Znaczy nie, byłem, tak, byłem i żyłem metrem, w ogóle byłem tutaj przy Sodomcie na prawie północ. Także wiesz. A ten baranisko mnie nie obciął, bo jak ja tutaj idę na przystanek, to on mówi, że może o 14, czy... I tak on cały czas, wiesz, propozycji tysiące, ja mówię, to może być o 14. I jadę sobie do tej kafejki internetowej, no i a on zamiast o 14, to o 15. No to wiesz,
jak się spóźniać co 15 minut, ale nie godzinę. No i leciał taki jakiś pijany, wiesz, także wiesz, baranisko nie z tej planety, ten cały Mareczek. Nawet mnie nie obciął, bo jak on był pijany, to ja mówię, nawet już tak nie proponował, wiesz, żeby ze mnie uczynić łysą śpiewaczkę, łysą piękność. No. Ja ci też powiem, kiedyś w tym centrum olimpijskim Marta Dobosz była, tylko że ta moja komórka coś jakoś tak tego zdjęcia nie zrobiła. Ona była obcięta na łyso. I tam koło takiego pomnika stanęła, chciała zdjęcie sobie, wiesz. Chciała zdjęcie koło pomnika. Jako łysa świętość, łysa piękność. No ale mi to zdjęcie nie wyszło wcale. Nie wiem, nawet chyba z tej kamery jakoś tak. Tej najnowszej, czy z jakiegoś telefonu, już nie pamiętam. Ale to zdjęcie się nie zarejestrowało, także łysa śpiewaczka, proszę Państwa, jest nieuwieczniona. Nie możemy zobaczyć łysej śpiewaczki, jak ona tutaj naprawdę wygląda teraz. Łysa śpiewaczka. Marta Proboszcz. Ja mówię do niej, Marta Proboszcz. No. Także ciężkie czasy, Jaśku, się zbliżają i wiesz, jeszcze póki co, ale ludzie nie będą mieli co jeść. Tak. Ludzie nie będą mieli co jeść. Także taka robota. Imieniny kota. A gdzie jeździłeś dzisiaj? No to wiesz, to pojechałem sobie na lądowanie Daszyńskiego. Marnie tam jest, bo tam nic tam nie ma. Wszystko. No bo tam są wieżowce, tam są biura i tam nic nie ma, no. Raczej, proszę Ciebie, wszystkie te barany beczące śpią już teraz. Rychodubskie cisza, już cisza, cisza teraz w nocy, spokój. No wiesz, te nocne to one dobrze jeżdżą, bo bardzo szybko, tam co prawda dookoła, tutaj wiesz, w tej Warszawie to głupota na 100%. Dlaczego? Dlatego, że on jeszcze zakręcił, tam jest rondo ONZ, on jeszcze dookoła jechał tam, wiesz, i dopiero tam w podziemia skręcił, wjechał na centralny. Także tak samo jak z tego lotniska jechał, wiesz, autobus. I ta babka się tak spieszyła. Ja mówię, to nie ma co się spieszyć, bo on jeszcze raz zakręci na lotnisko. A ona mówi, chory kraj, mówi, stado baranów. Mówi, ja mówię, tak, bo to przecież nie jeden, to jest 2 miliony. Ona, ojej. No. Także widzisz. Tak wszystkich ich na szaro zrobili. Muszą płacić i już. Oszarytki szły dzisiaj tam na dobrej. Tam jaki mają wieżowiec wysoki, że proszę Ciebie, myły okna i szły te szare i pozdrawiały tam szczęść Boże. Mówię, jak tym zakonnicom katolickim, jakim to dobrze jest, wiesz. No. Jakieś tam brewiarze czytają.
Bo czysta Biblia to przecież tam nie dociera do studium. Także Jezus Maria, gdzie one uświęcone są. To dzisiaj już 31. Jak ten czas leci. 31. Atalaszu, kto jutro jest, to znaczy już teraz dzisiaj jest Muzeum POLIN, te nagrody rozdane. Nowoczesny festiwal Anny Laszuk. Ona dobra była, ta dziennikarka. Czy ona była Żydówką? Tak. No. Ja to była przed żydowskim. Oni jakoś sami Żydzi na tej Cerskiej, co to jest? Jak się oni tam dobrali? Przecież, no, być dziennikarką, to też jest jakaś niecodzienność, prawda? Dziennikarką być to jest jakaś niecodzienność. I tam są sami Żydzi. I ta Lisia mówi raz, jak byliśmy. O, uważaj, bo to są sami Żydzi. Ja mówię, ja się Żydów nie boję. A jak ty jesteś katoliczką, to Lisia, siedzisz u tej świętej Anny jako baran, do ciebie nie dociera, że trzeba kochać wszystkich ludzi, to ty diabła kochasz, a Żydów nie kochasz. Także tą Lisię w konia też zrobiły, wiesz, to. No i dobrze. Także nie chcą, wiesz, nie chcą tego Boga wierzyć. Jaką diabły takie. Kopyta mają, wiesz, jak ten diabeł i rogi, no te baraniuki tak. I beczą, cały dzień beczą, wiesz. Gdyby człowiek, który ma 80 lat, to już teraz takich ludzi nie spotkasz, ale żeby on nie widział na oczy Pisma Świętego, Biblii? No bo ludzie nie wiedzą tej starej daty jeszcze, jak to kiedyś Biblia była palona na stosie, zakazana była, no to jeszcze to może z tych czasów. Ale na wsiach czasem tam gdzieś w gablocie stoi. Ale co to znaczy, jak Biblia lukrowana, to że ciebie po łacinie i gówno nikt nic nie wie. To już tak przesadzam, że po łacinie, ale po łacinie była. Po to, żeby nikt jej nie rozumiał. Ona była po to, żeby nikt jej nie rozumiał. No. Najlepiej sobie ma Ewka, lata gdzieś po lotniskach, po tych, nie wiadomo gdzie ona śpi, z tym Dawidkiem. No. A ta Witka to ona w ogóle ma taka kafę? Ma. To ona musi ciężko pracować. A ona więc widzisz.
No na jakąś zatarzę na tam jeszcze. Nawet ma tam taki ogród warzywny, więc no. Wszystkie elementy do zrobienia obiadu ma. A tutaj w mieście przestanie być obieg pieniężny w ogóle. W związku z krachem na giełdzie dolara, no to będzie deficyt totalny, nie będzie płacić. Wiadomo, że ten dolar to jest żaden. Cieszmy się, że my jeszcze cokolwiek mamy do widzenia. I w ogóle, że no. Co do picia mamy. Lepiej nie krakać, jeżeli chodzi, wiesz. O te wojny, bo tam może naprawdę coś wybuchnąć. To wtedy już koniec, bo to nie ma co. Nie no, oni się będą bronić właśnie wolno, dlatego że nie chcą mieć bankructwa. Niech to mi tam krótka, właśnie. Niech to mi tam krótka, właśnie. Samoróbstwo. Kościoły leciały, widzisz, wszystko jak była wojna, Hitler burzył wszystko, tam nie było nic świętego dla niego. Wszystko burzył i już. Także oni pamiętają, a to w centrum 102 osoby rozstrzelali, tam na zachodnim ile rozstrzelali, też setki. W tunelu zgazowali. Maria Dziewica będzie, tak? Że się przewiało, proszę ciebie, i zimna jest, wiesz. Zimna, zimna, ale strasznie wiatr, wiesz. A no właśnie. Ten baranisko, proszę ciebie, gdzieś godzinę się spóźnił, jak nie więcej. Jeszcze, żeby człowiek czegoś tam nie kręcił się, nie robił, to wiesz,
Mnie zawsze ten uniwersum pasjonuje, bo dopóki on jeszcze jest, to powinniśmy się cieszyć, prawda? Bo on będzie rozebrany. A co, jak, gdzie i kiedy, to nie wiadomo. Wiesz, Warszawa jest najgłośniejsza, bo tu stado tych baranów jest. Jak pojedziesz gdzieś, to albo są jacyś ludzie prawosławni, jacyś bogobojni, a tutaj wrzask, pisk, rechodupstwo. Najlepiej, jak nikt nikogo nie zna, to tak w ten tłum wejść, tych baraniątek, to tak dobrze się ludzie tutaj realizują w tej Warszawie widocznie, bo wszędzie coś ktoś od kogoś chce, wymaga w sensie, a tutaj wiesz, wszystko wolno. Najlepiej tam, jak jest dobra Anita przebiegała przez ulicę i tak na ten autobus się spieszyła. No zdążyła, bo ale przebiegła na czerwonym świetle. I mało nie wpadła pod, proszę ciebie, rower. Facet jechał na rowerze. Ja mówię, zobacz, jaka ty jesteś poważna kobieta. Dziecko urodziłaś i to już dawno. Mąż ci zmarł, a ty latasz po tych, jak ten baran i chcesz wpaść pod samochód. A to jechał rower i po prostu mało ją nie potrącił. Bo facet sam wymijał, wiesz. Ją wymijał i tego. A mnie się tam nie spieszyło. Mnie się tam nie tego. Nie wiem, gdzie ona tam leciała. Jakieś. A! I potem miała wrócić na Bóg, bo tam była taka wystawa, proszę ciebie, oszukana. Londyn stolicą Polski. Taka wystawa była otwierana, ale to tam chodzili dziennikarze, nie wiadomo co, o której tu będzie. A tam niektórzy ludzie, co byli, to porezygnowali. A ona powiedziała, że ona wróciła jeszcze wieczorem późno. I tę wystawę zobaczyła i tam co nieco było na ząb i tak dalej, wiesz. No bo ludzie honorowi to nigdzie tam, wiesz, nie lecą, nie rezygnują, jak widzą, że nie mówią, o której godzinie wystawa, bo to w Warszawie to takie coś ma miejsce. Jako, że nie ma tej gościnności, nie mówią, o której odbędzie się wernisaż wystawy. No to po co się pchać? No. Także proszę Państwa, no różnie jest. Potem jakieś kwiaty były, potem jakieś coś takie było. Po 20 zł bilet. No. Także wiesz, niektórzy biegają na czerwonym świetle. No a tam jednak to miejsce jest takie troszeczkę ruchliwe, newralgiczne, bo tam skręca to stąd, to stamtąd. Ale po prostu ona już teraz kupuje te bilety, bo ona też bez biletów jeździła. To taka, wiesz, niby poważna baba i taka durna. Poważna kobieta. No. A tam właśnie jest ruchliwe miejsce koło tej biblioteki uniwersyteckiej. Na dobre. Proszę ciebie, nie wiem, czy ty wiesz, bo papież to był u tych szarytek w tym domu, pewnie mieszkał. Albo w tym buwie, no i w buwie, czyli po obu stronach, obydwu stronach, wiesz, ulicy Dobrej.